Podaj mi jeden motyw, dlaczego Andrzej Leper mógłby zginąć z rąk służb specjalnych. Jeden. A ja ci podam dziesięć, dlaczego popełnił samobójstwo. Według mojej oceny, ponieważ rodzina Andrzeja Lepera zwróciła się do mnie o pomoc. Udzieliliśmy im tej pomocy. I teoria, i hipoteza jest jednoznaczna: śmierć samobójcza, i nie ma innej w filmie oczywiście, który dzięki Bogu ma kategorię fabularnego, a nie opartego na faktach, może być, że służby specjalne zabijają Andrzeja Leppera. Tylko się pytam, podaj mi jeden motyw, dlaczego Andrzej Lepper mógłby zginąć z rąk służb specjalnych. Jeden. A ja ci podam dziesięć, dlaczego popełnił samobójstwo. I jakie jest tych dziesięć powodów? Dziesięć w tak zwanym przysłowiowym wskazaniu. Pierwsze. Brak pieniędzy. Wyrok. Sześć lat pozbawienia wolności. Utrata wizerunku całkowitego, personalnego Andrzeja Lepera. Utrata wizerunku partii, której był, której był przewodniczący. Różnego rodzaju zachowania, które towarzyszyły przy udziale prostytutek, o których sam mówił tak zwanym artykule w Super Expressie wyznania Leppera. Totalna kompromitacja na własne życzenie. Partia, która traci swoją twarz. Partyjni koledzy odwrócili się całkowicie od niego. Kolejka chętnych do odwożenia go do Koszalina, w okolice Koszalina, do jego rodzinnej miejscowości. W tej chwili... Chłop nie miał pieniędzy na e, transport, nawet publiczny, czyli pociąg nie miał pieniędzy. Kolejny powód. Biznes, który miał być zrobiony z jednym z jego współpracowników na Białorusi, legł w gruzach. E, Jaki to biznes? Biznes handlu drewnem. Także legł w gruzach. I oczywiście samotność. Masz dziesięć powodów śmierci Andrzeja Leppera. Samo, samobójczej śmierci Andrzeja Leppera. A nie ma żadnego powodu, żeby ktoś go zamordował. Bo Andrzej Leper ze swoją wiedzą nie był osobą wiarygodną. Weź pod uwagę. Ja Andrzeja Lepera znam osobiście. I jako pierwszy poseł z samoobrony po tak zwanej... Po tak z... Ja byłem zaangażowany niewiele w politykę. Ale jak już się to zdarzyło, to miał ponieważ. Miałem bezpośredni kontakt z Andrzejem. Miałem Zarem, bezpośredni startowałeś... kontakt siłą rzeczy, ale w momencie, kiedy zobaczyłem listę Lepera i informacje, które uzyskał od jednego z mężczyzn, który przyleciał do niego ze Szczecina, gdzie miała być to dla Andrzeja Lepera tak zwana złota skrzynia informacji, którą się posłużył, występując na mównicy Sejmowej. Gdzie oskarżył wiele osób. Nie podjąłem jeszcze tematu prywatne procesy skargo, karno-skargowe, pomówienia, które nie miały żadnego odbicia w życiu realnym. Następnego dnia rano po wystąpieniu Andrzeja Lepera, Trybuna była to taka kiedyś codzienna gazeta um, SLD mhm. daje informacje że Rutkowski wymaga od swoich współpracowników, nakazuje wręcz im niszczenia wszystkich dokumentów, które dotyczą polityków, niszczenia wszystkich nagrań, które dotyczą polityków, filmów i innych materiałów na piśmie, które posiada. Czyli zasugerowane, zasugerowano to, zasugerowane zostało to, że ja byłem głównym, że ja byłem głównym przekazem informacji o tej grupie polityków, którzy zostali oskarżeni publicznie przez Andrzeja Lepera. Wtedy powiedziałem nie, dziękuję, występuję z tego, ponieważ towarem, który sprzedaję ja i który sprzedawałem w tamtym czasie jako biuro detektywistyczne, to była informacja. Ja, o czym nie wszyscy wiedzą, kiedy pełniłem funkcję posła, pełniłem ją jako funkcja społeczna. Ja nie brałem pieniędzy w ogóle. E, ze skarbu państwa, e, żadnej pensji poselskiej. Robiłem to zupełnie charytatywnie. Popełniłem błąd, bo trzeba obrać pieniądze. I przekazywać je na dom dziecka. Sądzę, że jakiś dom dziecka dzisiaj byłby mi za to wdzięczny. Albo dla chorych dzieci. Tak, dla hotpissyum. Ja tego nie zrobiłem, bo uznałem, że tak jest w porządku, bo chcę prowadzić swój biznes dalej. Ja nie chcę robić tak zwanych machinacji pod tytułem przepisywania firmy na, żo na, na żonę, przyjaciółkę, czy kogokolwiek innego. Nie chciałem tego robić. Czy na dyrektora biura, chciałem iść prostą drogą. Ksiądz e, ojciec, dyrektor, Tadeusz Rydzyk, nie jest tylko mm, duchownym, ale jest przede wszystkim osobą, która potrafiła dokonać bardzo ogromnego budulca zmiany mentalności u wielu ludzi. I to jest coś, co zrobiła Radio Maryja. Krząta Tadeusz Ryzyk jest również biznesmenem, jak wskazuje, jego, jak wskazują na to jego dobra materialne. no Skąd te pieniądze musiał pozyskać? Pozyskał je w sposób powiedzmy swojej działalności. Ale nie stacy. Po prostu z tego, co, czym dysponuje. Dysponuje instrumentem bardzo silnym, medialnym, radiem i telewizją, które ma bardzo duże znaczenie. Tak, po prostu dostał dofinansowanie od państwa tak. w wysokości powyżej 300 milionów złotych. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dostał. No bo państwo w jakiś sposób również jest wdzięczne Ojcu Tadeuszowi za prowadzenie pewnego rodzaju przekazu informacji, które no, w jakiś sposób pozwalają na wygrane. Czyli uważasz, że jest to w pewnym sensie można to nazwać współpracą. Jest to na pewno medium, jest to na pewno przekaz którym dysponuje Tadeusz Rydzyk. Jest to antena i telewizja, która ma bardzo duże znaczenie w Polsce. Ogromne znaczenie w Polsce. Znaczenie wśród słuchaczy, czy znaczenie biznesowe? Znaczenie wśród odbiorców informacji. Ja jestem legalistą. W związku z tym ja akceptuję kraj i rząd, w którym ja żyję, Państwie, w którym ja żyję, jako rząd wybrany demokratycznie. I ja nie dyskutuję z y, mm, osobami, które objęły stanowiska w wyniku wyborów demokratycznych. Jak ja mogę, ja mogę to i ponosić, mm, jak ja mogę podejmować jakiekolwiek polemiki czy dyskusje na ten temat.